Używam irygatora przed szczotkowaniem zębów i jeśli chcecie wiedzieć dlaczego, to posłuchajcie. Chodzi tutaj o to, że zęby są wrażliwe na działanie kwasów. I po zjedzeniu posiłku wypadałoby poczekać nawet około godziny, aby pH w jamie ustnej się unormowało. A 30-minutowy odstęp to absolutne minimum. Woda ma pH w przybliżeniu obojętne, zatem zastosowanie irygatora pozwala mi, czyli osobie zabieganej, szybciej uzyskać efekt neutralnego pH w jamie ustnej i wypłukać zalegające resztki pokarmowe, co z kolei stanowi świetne przygotowanie do dalszego mechanicznego oczyszczania powierzchni zębów.